2 maja obchodzimy Dzień Flagi, który od kilku lat jest też oficjalnym świętem państwowym. W tej okazji Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych Razem postanowiło zorganizować Marsz Biało-Czerwonej i do wspólnego poniesienia ponad 70-metrowej flagi zaprosiło mieszkańców Świecia i okolic. Uroczystość promujemy od 5 lat. Pierwszy raz promowaliśmy ją w roku 2008. Rozdawaliśmy wiele ulotek pod hasłem "Bądź dumny, że jesteś Polakiem, wywieś flagę" i corocznie z większym lub mniejszym skutkiem to kultywujemy do dzisiaj. W tym roku robimy marsz flagi całą klasztorną. Mamy nadzieję, że będzie impreza udana, żebyśmy wszyscy mogli flagę czcić godnie. Ważniejsza dzisiaj jest pogoda. Wygląda różnie. No zobaczymy. Nas by zadowoliło, gdyby cała flaga, którą mamy, żebyśmy mogli całą rozciągnąć i żebyśmy całą mogli nieść. Potrzeba nam około 100 osób. Takie inicjatywy jak dzisiejsza pokazują, że duch patriotyzmu w narodzie nie ginie. Ja myślę, że tak, że dzisiaj jadąc tutaj na miejsce i naokoło patrząc, co się dzieje, rzeczywiście flag jest wiele więcej, chociaż no, jeszcze na dużo domach byłyby te flagi bardzo, bardzo potrzebne. Celem tej niecodziennej inicjatywy było pokazanie, że Świecianie są dumni z bycia Polakami i potrafią to okazywać. Warto dodać, że w marszu udział wzięli nie tylko członkowie stowarzyszenia, ale również harcerze, przedstawiciele władz miasta czy uczniowie świeckich szkół i przedszkolaki. Bardzo powinniśmy kultywować, dlatego że Polskę mamy niepodległą. I powinniśmy czcić tą niepodległość, która jest dla nas bardzo ważna. Szczególny chyba brak utożsamiania się z flagą i godłem widać wśród młodych osób. No, może wśród młodych, ale ja bym powiedział, że nie tylko wśród młodych. Młodzi, przypominając sobie, jak jeździli z flagami w czasie mistrzostw Europy, to akurat o tym nie świadczyło. O czym świadczyło, że wszyscy są przywiązani do barw narodowych. To znaczy się, ja już chciałbym dzisiaj zaprosić wszystkich na następny rok, na taki sam marsz flagi, na taką samą uroczystość. Nie wiem, czy tak samo będzie z takim samym programem, może z innym. A także chciałbym zaprosić w tej chwili na jutrzejszą uroczystość 3 maja, która jest no, jeszcze ważniejsza uroczystość dla naszej niepodległości, dla naszego kraju. Organizatorów szczególnie cieszy duża ilość młodych ludzi, którzy zdecydowali się włączyć w marsz z gigantyczną flagą. Zawsze uczestniczymy w świętach państwowych i narodowych w Świeciu i w tym roku także chciałyśmy wziąć w tym udział. Zamierzamy na pewno brać udział, ponieważ jak większości młodzieży wydaje się, nie jest to wstydem. Raczej trzeba się tym chlubić, że uczestniczy się w tego typu świętach. Zdaniem tych osób, które brały udział w marszu, taka inicjatywa to doskonała okazja, by pokazać, że duch patriotyzmu w narodzie nie zaginął. Wszyscy też zgodnie dodają, że w przyszłości również chętnie wezmą udział w podobnych inicjatywach. Harcerze od już ponad 100 lat działają prężnie w kwestii wychowania młodych ludzi, również i wychowania patriotycznego. Dlatego no to jest chyba oczywiste, że harcerze są obecni na takiej uroczystości jak Święto Flagi Państwowej. Czy taka uroczystość jak dzisiaj miała sens? Myślę, że tak. Myślę, że trzeba pokazywać to, że nasza flaga jest, możemy ją pokazywać, bo w końcu jesteśmy niepodległym państwem. To, że możemy pokazywać, że to jest również radosne święto. To jest święto, które można zrobić na zasadzie uśmiechu, fajnej zabawy i zrobienia czegoś wyjątkowego, a nie tylko smutnego stania pod pomnikiem. Myślę, że patriotyzm jest bardzo popularny, chociaż czasami jest to patriotyzm może nie tak oczywisty, jakby nam się wydawało. Czasami to jest patriotyzm wyrażany gdzieś na stadionach sportowych, czasami jest to patriotyzm taki mały, lokalny, jak chociażby w przypadku harcerzy, gdy działają na rzecz swojej społeczności lokalnej. Ale myślę, że ten patriotyzm w Polsce jest i przyjmuje on najróżniejsze oblicze.